Hej, 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 z tej strony Keep the Beat. Mam nadzieję, że te wszystkie newsy dotyczące naszej solo kariery, także w trybie online, w tym całym sąsiedztwie, nie sprawiły, że zapomnieliście o tym, że My Team w NBA 2K18 też zapowiada się kozacko. I dzisiaj mam dla Was w końcu tonę fajnych newsów. Dzisiaj zajmiemy się nagrodami za zbieranie kolekcji w trybie My Team. Już wszystko wiemy, wiemy jakich graczy możemy zdobyć za skolekcjonowanie aktualnych składów NBA, a także składów historycznych. Pierwsza zmiana jest taka, że za uzbieranie aktualnych składów nie otrzymujemy już szafirowych kart, ale wszystkie te karty będą rubinami, czyli od 87 overalla wzwyż. Natomiast jeśli chodzi o zbieranie kolekcji historycznych, to tutaj poszliśmy niestety, albo stety, nie wiem jak to będzie zaplanowane, stopień w dół, ponieważ za uzbieranie kolekcji historycznych otrzymujemy karty ametystowe, czyli od overalla 90 do 92, maksymalnie 93. Przejedźmy sobie teraz wszystkie 30 klubów NBA i zobaczmy, jakie nagrody czekają na nas za skompletowanie kolekcji. Philadelphia 76ers. Za uzbieranie aktualnego składu otrzymamy rubinowego Hersheya Hawkinsa z overallem 89. Rzucający obrońca z solidnym rzutem za 3 punkty. Za uzbieranie kolekcji historycznej z Philadelphia 76ers otrzymamy Billy'ego Cunninghama z overallem 91. Milwaukee Bucks. Za uzbieranie podstawowego składu otrzymujemy Boba Dandridge'a, overall 88. Za uzbieranie historycznej kolekcji nowość w trybie My Team oraz w NBA 2K18, Vin Baker, czyli center swego czasu, bardzo dobry center z Milwaukee Bucks, overall 91, który jednak po jakimś czasie zaczął bawić się w jedzenie dużych, tłustych rzeczy, przez co jego kariera bardzo spowolniła. Chicago Bulls. Za podstawową kolekcję otrzymamy Luola Denga, overall 88, a za uzbieranie historycznej kolekcji otrzymamy, i to jest też nowość, Jerego Sloana, overall 91, który mimo wszystko bardziej jest kojarzony z bardzo długiej oraz owocnej kariery jako trener Utah Jazz. Tutaj też jest taka ciekawostka, nowością w historycznym składzie Chicago Bulls jest Stacey King. Czas na Cleveland Cavaliers i tutaj mamy nieco nowości. Za podstawową kolekcję otrzymujemy Campiego Russella, to jest jego debiut w grze NBA 2K, overall 88, a za kolekcję historyczną uzbieramy na centra Brada Daugherty z overallem 92. I tutaj też mamy nowości. W historycznym składzie mamy nowych gości takich jak Nate Fairmont oraz Austin Carr. Podstawowa kolekcja Boston Celtics da nam Reggie'ego Lewisa z overallem 88, a skład historyczny odblokuje nam Sama Jonesa z overallem 91. Za podstawową kolekcję Clippersów otrzymamy Dominika Wilkinsa z overallem 88 i tutaj jestem pewny, że jeden z moich widzów, Jacek, pozdrawiam, na pewno bardzo się ucieszy. Natomiast historyczna kolekcja odblokuje Daniego Manninga z overallem 91. I to też jest nowość w NBA 2K, ale to nie wszystko. Ogólnie chyba kolekcja Clippersów będzie bardzo chodliwa, bo w kolekcji historycznej znajdą się zupełnie nowe postacie, przede wszystkim Baron Davis oraz Coutinho Mobley. Czas na Grizzlies. Podstawowa kolekcja da nam Sharifa Abdur-Rahima z overallem 89. Historyczna kolekcja z kolei odblokuje nam Rudy'ego Gaya z overallem 91 i obawiam się, że to może być właśnie jedna z najbardziej chodliwych kart, jeśli chodzi o historyczne kolekcje. Rudy Gay zawsze jest nieco OP w grach NBA 2K i jestem pewny, że wiele osób będzie chciało odblokować właśnie jego. Atlanta Hawks da nam Kevina Willisa z overallem 88, natomiast historyczna kolekcja Jastrzębi odblokuje Joe Johnsona z overallem 91. Kolekcja Miami Heat odblokowuje Steve'a Smitha z overallem 88. Historyczna kolekcja Miami Heat odblokuje z kolei, uwaga, nowość, Roniego Seikaliego z overallem 91. W kolekcji historycznej też mamy nowości. Wydaje mi się, że w poprzednich edycjach nie było PJ'a Browna, ale jestem całkowicie pewny tego, że nie było Bruce'a Bowena i to jest jego powrót do gry po kilku latach. Charlotte Hornets odblokuje Rexa Chapmana, overall 88. Historyczna kolekcja tego zespołu odblokuje z kolei Ala Jeffersona z overallem 91. Czy mamy jakieś nowości w składzie? W pewnym sensie tak, bo mamy tutaj Barona Davisa oraz PJ'a Browna, ale oni już pojawili się we wcześniejszych kolekcjach. Czas na Jazzmenów. Kolekcja Utah odblokuje nam Darrella Griffitha z overallem 88, natomiast historyczna kolekcja odblokuje nam Marka Eatona z overallem 91, czyli giganta, bardzo popularnego i bardzo dobrego w trybie My Team.
Nowością w tej kolekcji są właśnie Darrell Griffith, czyli nagroda za aktualną kolekcję, a także Brian Russell, który jest chyba najbardziej kojarzony z tej akcji, w której Michael Jordan popchnął go, czy nie popchnął przed tym wielkim rzutem? No jak myślicie? Nagrody za kolekcję Sacramento Kings dadzą nam dwóch bardzo dobrych rozgrywających: Jasona Williamsa za podstawową kolekcję overall 88 oraz Mike'a Bibiego, ametysta, z overallem 91. Historyczna kolekcja nie będzie mieć tutaj żadnych nowości, ale w pewnym sensie ciekawe jest to, że w kolekcji został zawarty Isaiah Thomas, który grał przecież w Sacramento kilka lat temu, ale co tu robi Rajon Rondo, to naprawdę nie wiem, bo jego wpływ na grę Sacramento dwa lata temu to był niemalże zerowy. Podstawowa kolekcja New York Knicks da nam Jeremiego Lina, czyli Linsanity, overall 89. To będzie bardzo fajna kolekcja do uzbierania, bo Jeremy Lin też jest zawsze nieco OP w grach NBA 2K. Jeśli chodzi o kolekcję historyczną, to otrzymamy tutaj Davida Lee z overallem 91 i obawiam się, że raczej mało kogo to obchodzi. Lakersi dadzą nam, uwaga, uwaga, wielki powrót Dereka Fischera z overallem 88. Historyczna kolekcja z kolei odblokuje George'a Mikana z overallem 92. Powiem wam, że dla mnie ta historyczna kolekcja Lakersów jest nieco szokująca, bo przepraszam bardzo, Dennis Rodman, ile on tam meczy zagrał? Karl Malone też przecież zagrał tam tylko przez chwilę w swoim ostatnim sezonie w karierze. Jeśli chodzi o nowości, no to hej, Luke Walton wrócił. Podstawowa kolekcja Orlando Magic da nam Darrella Armstronga z overallem 88, historyczna Arona Aflalo z overallem 91. I uwaga, uwaga, w historycznej kolekcji będzie można zdobyć Marcina Gortata. Marcin the Dream Gortarzu, on znajdzie się właśnie w tej kolekcji. Ciekawi mnie, czy będzie przynajmniej szmaragdem w tej kolekcji. Byłoby fajnie, jakby zrobili z niego nawet szafira. Dallas Mavericks, czy ktoś chce tu odblokować Jasona Terry'ego z overallem 88? No jeśli to was nie przekona, to zawsze mamy Jamala Mashburna w kolekcji historycznej z overallem 92. Kolekcja Netsów, czyli mamy tutaj graczy zarówno z New Jersey, jak i Brooklynu, odblokuje nam Kerry'ego Kitlesa z overallem 88 i to jest jego debiut albo powrót do gier NBA 2K po przerwie. Historyczna kolekcja odblokuje nam Derricka Colemana z overallem 91. I tutaj mamy mały spoiler, fajnie, że do gry wrócił Andrei Kirilenko, no ale nie ma go w kolekcji Utah Jazz, więc zapewne otrzymamy jakąś dobrą kartę tego zawodnika w jednej z nowych specjalnych kolekcji. Denver Nuggets, odblokujemy tutaj Dikembe Mutombo z overallem 89, a w kolekcji historycznej Mahmuda Abdul-Raufa z overallem 91. Jeśli chodzi o Indiana Pacers, to tutaj zbyt wielu zmian nie ma. W kolekcji podstawowej odblokujemy Roya Hiberta z overallem 88. Wydaje mi się, że to będzie całkiem dobry pick-up na początku gry. A w kolekcji historycznej zdobędziemy Ricka Smitha z overallem 92. A teraz Pelikany. Podstawowa kolekcja Pelikanów da nam Jamala Mashburna, overall 88. A kolekcja historyczna odblokuje PJ'a Browna z overallem 91. Detroit Pistons dadzą nam Richarda Hamiltona z overallem 89, historyczna kolekcja da nam Boba Lainiera z overallem 91. Tutaj w składzie raczej zbyt dużo newsów nie ma, ale hej, zobaczcie, zdobędziemy kartę Tracy'ego McGrady'ego. Przypominam, że Tracy grał tam przez chwilę w Detroit pod koniec swej kariery, zdobywał wtedy wówczas 8 punktów na mecz. Czas na kolekcję Houston Rockets i w kolekcji podstawowej odblokujemy Kutino Mobleya z overallem 89, jak mówiłem wcześniej, to jest jego debiut w trybie My Team. Kolekcja historyczna z kolei odblokuje nam Calvina Murphy'ego z overallem 92 i to też jest debiut. Fajnie, że zdobędziemy nowych zawodników w tym trybie. Toronto Raptors. Podstawowa kolekcja da nam Damona Stoudamire'a, overall 88. Kolekcja historyczna da nam Antonio Davisa z overallem 90. Mamy jednego nowego zawodnika w kolekcji historycznej. Będziemy mogli zdobyć w tym trybie w tym roku Morisa Petersona. I wydaje mi się, że też taką fajną rzeczą jest to, że w tej kolekcji będzie też Bismack Biyombo, który przypominam, że swego czasu właśnie w tych playoffach dwa lata temu w Toronto grał całkiem dobrą koszykówkę. Podstawowa kolekcja San Antonio da nam Tima Duncana z overallem 88. Kolekcja historyczna odblokuje nam Georgia Gervina z overallem, uwaga, 93. Jest to najwyższy overall spośród wszystkich nagród z historycznych kolekcji. Jeśli jeszcze tego nie zauważyliście, to pozwólcie, że krzyknę. W tej kolekcji znajduje się Boban Marjanović! Boban!
Jest zaznaczony co prawda jako ostatnia karta w tej kolekcji, więc pewnie będzie mieć najniższy overall, będzie najgorsza, ale kurczę, Boban Marjanović, San Antonio Spurs. Strasznie się cieszę, że dodali właśnie tego zawodnika do Spursów. Podoba mi się to bardzo. Będzie grane. Phoenix Suns, jak myślicie? Czy zobaczymy tutaj Charlesa Barkleya? Nope. Za podstawową kolekcję zdobędziemy Dana Majerli z overallem 88, a za kolekcję historyczną, uwaga, debiut, Paula Westphala z overallem 91. I tutaj, uwaga, uwaga, również znajduje się Marcin Gortat. Marcin Gortat rozbił chyba jakiś jackpot w NBA 2K18. Może 2K Sports w końcu zaczęło doceniać naszego zawodnika, bo zapowiada się na to, że już na sam początek, przy otwarciu, przy premierze gry, Marcin Gortat będzie mieć aż 3 karty. Podstawową, historyczną z Phoenix oraz historyczną z Orlando Magic. Kolekcja Seattle Supersonics oraz Oklahoma City Thunder oczywiście jest łączona. Kochajcie to lub nienawidźcie. I za podstawową kolekcję odblokujemy Denisa Johnsona, overall 89, a za kolekcję historyczną Xaviera McDaniela z overallem 91. Czy coś rzuca się w oczy w tej historycznej kolekcji? Bo jak dla mnie tak. Patrick Ewing, czyli kolejny zawodnik, który po pięknej, długiej karierze przeniósł się na sam koniec kariery gdzieś tam na tyły rezerwy do innego klubu. Podstawowa kolekcja Portland Trail Blazers da nam Jeroma Kerseya z overallem 89, historyczna kolekcja da nam LaMarcusa Aldridge'a z overallem 91. Czy mamy tutaj jakieś nowości? Tym razem mamy. Rod Strickland wraca do gier NBA 2K, bardzo fajnie, że mamy nowego zawodnika. Ciekawostką jest też to, że do gry powróci wersja Scottiego Pippena z Portland. I tutaj jeśli chodzi o Minnesota Timberwolves, to uwaga, uwaga, to jest najfajniejszy news. W podstawowej kolekcji zdobędziemy Isaiah Ridera z overallem 89, ale w historycznej kolekcji zdobędziemy Stephona Marbury'ego z overallem 92. Proszę o tę kartę w grze NBA 2K już od dobrych 2 lat i w końcu się doczekałem! Nie dość, że się doczekałem, to jeszcze będzie to nagroda za historyczną kolekcję. Czas na przedostatni klub, Golden State Warriors. Podstawowa kolekcja odblokuje nam Monte Ellisa z overallem 89, natomiast kolekcja historyczna Sleepiego Floyda z overallem 91 i powiem wam szczerze, że te nagrody według mnie są naprawdę bardzo cienkie, kompletnie mnie nie ruszają. Fajne jest natomiast to, że kolekcja historyczna na przykład pozwoli nam zdobyć Chrisa Webera, bardzo mnie to cieszy, Roberta Parisha, ale mamy też tutaj takiego gościa jak Stephen Jackson. Miło cię widzieć, wracasz do gry. Pod koniec widzę jeszcze Adonala Foyla, którego też już nie było jakiś czas w grach NBA 2K. Całkiem solidny, no może nie solidny, ale poprawny center, fajnie, że go dodali do gry. Ostatnim klubem, który omówimy, to Waszyngton. Podstawowa kolekcja Washington Wizards da nam Larry'ego Hughes'a z overallem 89, natomiast kolekcja historyczna da nam Roda Stricklanda z overallem 91. Rod Strickland, już było wcześniej o nim mówione, nowość w trybie My Team, bardzo fajnie, ale jak tak patrzę na kolekcję historyczną, to dziwi mnie to, czemu po raz kolejny nie dodali Michaela Jordana w wersji z Waszyngtonu. I powiem wam, że ja mam taką trochę teorię, taką teorię konspiracyjną. Mi się wydaje, że Michael Jordan po prostu nawet swego czasu powiedział, że nie jest zadowolony z tego, że w ogóle grał te 2 lata w Waszyngtonie. No i z faktu, że twórcy 2K Sports mają bezpośredni kontakt z Jordanem, Jordan w końcu z nimi współpracował te kilka lat temu, to bardzo możliwe, że dostali taką odgórną informację, że Jordan nie zgadza się na umieszczanie siebie w trykocie Waszyngtonu w grach NBA 2K. Ciekawe, ile jest z tym prawdy, teorię właśnie teraz wymyśliłem, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Omówiliśmy sobie wszystkie nagrody za kolekcję w trybie My Team NBA 2K18. Mamy łącznie 60 kart do uzbierania i teraz mam takie pytanie do was, które karty, które nagrody wam podobają się najbardziej i które kolekcje macie zamiar zebrać oraz zapewne zablokować w tym trybie. Sekcja komentarzy oczywiście stoi przed wami otworem, z chęcią przeczytam, jakie jest wasze podejście, kogo wy byście chcieli najbardziej zdobyć, piszcie śmiało. Ja jestem Keep the Beat i oczywiście czekamy dalej na kolejne newsy o NBA 2K oraz na samą grę. Trzymajcie się, piona!